Wystarczyło 6 miesięcy, by legiony Nilfgaardu wdarły się w głąb północnych królestw. Za nimi spływające krwią pola, zniszczone wojną pustkowia. Po tych zrujnowanych ziemiach krążył Biały Wilk. Pogromca potworów, gniew i stal. Mówią, że był szalony, szukał twarzy, wspomnień, tropów. Pośród chaosu zdany był tylko na siebie. Niektórzy walczą dla chwały, idei albo złota. Ja walczę dla moich bliskich. Jestem Geralt z Rivii, Wiedźmin. Cesarza Nilfgaardu. Zamordowanie rannych, kradzież, ludożerstwo. Jesteś niniejszym skazana na śmierć przez powieszenie. Albo tortury. Nie mieszaj się. Bierz nagrodę i jedziemy. Pomóżcie! Wiedziałem, że wiedźminy nie pogardzą cesarskim złotem. Ciężkie polowanie? Bez wątpienia cięższe niż wasze. Zło jest złem. Mniejsze czy większe. Nie ma różnicy. Suka gryzie! Ściągaj! Zrobimy to po mojemu. Podoba ci się, szmato? Matka mi da! Zęby i wybij! Jak to ocenić? Czy to w ogóle możliwe? Jeśli mam wybierać między złem a złem, wolę nie wybierać wcale. Tylko szybko, Geralt. Co jest? Zamknij oczy. Brać go! Co ty robisz? Zabijam potwory. Żyliśmy tu przed wami. Patrzymy teraz na wasz mały, żałosny świat. Nie oprzecie się chłodowi naszej stali. Jedyne, co możecie zrobić, to poddać się. Widziałem drakar z trupich paznokci. Zagnali wszystkich na wybrzeże. Moją córkę też. Kto spotka Gon, nie wraca do świata żywych. Ja wróciłem.
Teraz zostało kilku. Łowcy. Pogromcy brudów tego świata. Wiedźmini. Stworzeni do zabijania. Pośród nich legenda. Ten, którego zwą Białym Wilkiem. Geralt z Rivii. Znów się spotykamy, Wiedźminie. Wasza cesarska mość. Ona wróciła, Geralt. Po tylu latach. To na pewno ona? Tak. Wróciła i jest w niebezpieczeństwie. Świadkowie twierdzą, że ściga ją dziki gon. Musisz ją znaleźć. A gdy ją znajdę, co wtedy? Dam jej to, na co zasługuje. Znowu się spotykamy, wilku. Przychodzę po przepowiedzianą w proroctwie. Każda twoja decyzja przyniesie zniszczenie. Każdy twój wybór doprowadzi do większego zła.
Co tu się stało? Śmierć. Śmierć po nas przyszła. Czułem jej lodowaty oddech. Cała wieś zamarzła jak w środku zimy. Gdybyście słyszeli te wrzaski, panie. Gdybyście słyszeli, jak człowiek może krzyczeć. Jak może cierpieć. Wiedźmin. Miałem nadzieję, że się zjawisz. Widziałeś, co zrobiła. Może być większym zagrożeniem niż Gon. Dziki Gon dowie się, że ją znalazłem i zaatakują nas. Wszyscy wiedzieliśmy, na co się piszemy. W żyłach Ciri płynie starsza krew. Dlatego Dziki Gon chce ją dopaść. Geralt, więcej godności. Wiesz, jak to się skończy. Ten świat nie potrzebuje bohaterów. Potrzebuje zawodowca. Wiedźmin Dziki Gon. All a swaying in the breeze, but one soul lies anxious, wide awake, fearing all manner of goose, hogs, and wraiths. Nice tune. Been a while since I heard it last. Folk have forgotten it. Got other things on their mind. Things like me. They paid me for you. In times past, no amount of coin would convince a Witcher to take this contract. Times have changed.
He'll chop and slice you, cut and dice you, eat you up whole, eat you whole. Witaj, Geralt. Pamiętasz mnie? Poznaliśmy się w Białym Sadzie. Pomogłem ci odnaleźć Yennefer. Wygląda na to, że znów potrzebujesz pomocy. Chcesz, żebym ci pomógł? Umowa stoi. Opowiem ci historię o najgorszym pośród ludzi. O człowieku, który nie chce spłacić swoich długów. Ładne cięcie, Wiedźminie. A teraz może mi powiesz, czemu wtrącasz się w nie swoje sprawy? Nieśmiertelność nie jest taka przyjemna, jak się niektórym wydaje. To, że nie możesz umrzeć, nie znaczy, że żyjesz pełnią życia. To klątwa? Trzeba uważać, czego sobie życzysz, bo twoje życzenie może się spełnić. Musisz się dostać do skarbca. Łamiemy się. Każdy weźmie, co mu potrzebne. Mogę na ciebie liczyć? Dlaczego chcesz się widzieć z panią domu? Ha, widziałeś, jak to rozegrałem? Teraz nie spierdol tego! Kiedy byłem mały, moja babcia opowiadała mi historię o magicznych krainach. Historię o miejscach, w których mieszkały złotowłose damy i szlachetni rycerze. Miejscach, w których codziennie odbywały się huczne przyjęcia. Nigdy nie wierzyłem w te historie. Do czasu, gdy zobaczyłem Toussaint. To księstwo, którego nie tknęły koszmary wojny, obszarem porównywalne do samego Velen czy Artskellig. W Toussaint ludzie wiodą prosty żywot. Pracują w polu, zajmują się handlem i dbają o swoje winnice, wytwarzając najlepsze wina po tej stronie Pontaru. To kraina, w której nie sposób się nudzić. Dzikie bestie proszące się o upolowanie, piękne damy czekające na ratunek i mnóstwo skarbów wręcz błagających o odnalezienie. Tutaj człowiek nigdy nie umrze z głodu, nigdy nie zostanie bez towarzysza i zawsze znajdzie kogoś, kto chętnie podzieli się z nim znakomitym winem. A jednak pewnego dnia w tej mlekiem i miodem płynącej krainie zjawił się biały wilk. Pewnie zastanawiacie się, co go tu przywiodło. A teraz ja opowiem wam historię. Toussaint nawiedza koszmar. Poluje na nas pod osłoną nocy. I tylko Wiedźmin może wybudzić nas z tego koszmaru.